Na program zaprosił lokalny portal internetowy lpu24.pl. Lokalna informacja w zasięgu ręki. Sponsorem programu jest agencja reklamy Multimedia. Grota Roweckiego 4 w Puławach. Partnerem programu jest portal ipuławy.pl. Zawsze aktualne informacje z Puław. Paweł Nowosadzki, dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Malwina Kopron. Musiałem sobie tutaj wypisać te jej osiągnięcia, bo jest tego sporo. Zdobywczyni tytułów mistrzowskich na imprezach rangi krajowej i międzynarodowej. Brązowa medalistka rozgrywanych niedawno Igrzysk Olimpijskich w Tokio. To chyba najważniejsze. Przefajna dziewczyna, puławianka. Jeszcze raz powtórzę, Malwina Kopron. Cześć, Malwinko. Cześć, dzień dobry. Słuchaj... No dzisiaj mam nadzieję, taką sobie spokojną, luźną rozmowę poprowadzimy. Już ten kurz po igrzyskach opadł, więc jest taki troszeczkę większy spokój. Też spotkania z kibicami, ze sponsorami. Masz to już za sobą, chociaż pewnie jeszcze ze sponsorami przyjdzie ci się spotykać. Powiedz mi, jak to jest stać na tym podium przy takiej imprezie, troszeczkę może takiej nietypowej, bo bez kibiców, ale jednak posłuchałaś Mazurka Dąbrowskiego, bo nie wszyscy mogli posłuchać, bo to tylko zwycięzcy mogli chyba, jeżeli dobrze pamiętam, posłuchać, ale mieliśmy to szczęście, że mieliśmy też Anitę Włodarczyk na podium. Jak to jest? Opowiedz. Przyznam szczerze, że aż tak dużo, za wiele nie pamiętam po prostu z tego konkursu i z tego podium, bo emocje były ogromne. No niemniej jednak sami musieliśmy się dekorować. W ogóle mi to nie przeszkadzało. Jak miałam odbierać medal olimpijski, mówię, dobrze, jak mam sama go sobie wziąć, nie ma sprawy. Dla mnie to nie było problemem. No jednak to naprawdę było coś niesamowitego. Ja miałam to szczęście, że była Anita Włodarczyk, że zwyciężyła, że mogłam na podium Igrzysk Olimpijskich posłuchać tego Mazurka. No naprawdę coś niesamowitego. No, to nie jest taki normalny dzień. Rozpłakałaś się. Tam była jazda, bo w telewizji to oglądaliśmy, że nie łatwo ci było wrócić do siebie. Tak, było bardzo ciężko i ja przypłakałam cały konkurs, tak naprawdę po konkursie cały czas płakałam i mówię, dobra, to weź się w garść, staniesz na podium, no to zachowaj się jak twarda baba. No nie, spojrzałam na ten medal i po prostu się popłakałam znowu. Mamy ten medal, oczywiście pokażemy za chwilę go. Malwinko, no żeby stanąć na tym podium, to jednak troszeczkę trzeba się napracować. To jest temat chyba niełatwy. Powiedz mi, ja myślę, że telewizowie pewnie chcieliby poznać taki typowy twój dzień treningowy, no, gdzie normalnie żyjesz. Opowiedz, jak to się zaczyna, bo pewnie rano. Oj, tak, to się zaczyna rano, ale jeszcze chciałabym wrócić, tak jak wspomniałeś, ja 12 lat pracowałam na ten medal. Tak naprawdę całe życie też sportowe poświęciłam na to, żeby zdobyć ten krążek, więc to nie jest tak, że to przyszło mi w rok, że to przyszło 2 lata. To była naprawdę masa wyrzeczeń. A najgorzej było chyba w gimnazjum, jak moi rówieśnicy jeździli tam na jakieś imprezy, nad jezioro, a ja po prostu nie mogłam, bo ja albo miałam trening, albo miałam jeden dzień wolny w tygodniu, była to niedziela i wolałam odpocząć, także musiałam bardzo szybko dorosnąć. No niemniej jednak, no bardzo się cieszę, że jestem tutaj, gdzie jestem. Zaraz go wezmę do ręki, no powiem, że troszeczkę waży, o, mogę pokazać. Tak, o, troszeczkę waży, pół kilograma. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze później zrobimy zbliżenia, pokażemy. No dobra, Malwinko. No dobrze. 12 lat 12 ciężkiej lat. Roboty. To powiedz mi teraz, jak ten taki zwykły dzień, taki, no, trudno powiedzieć o zwykłym, no bo on tam jakiś efekt przyniósł, jak on u ciebie wygląda? O, wstaję o godzinie 7:30, tak naprawdę... Czyli nie ma dramatu. Nie ma dramatu, bo trening pierwszy mam około 10:30, 11:00. Wiadomo, że mogłabym trenować wcześniej, niemniej jednak wolę się wyspać i wolę, żeby ten trening miał lepszy efekt. Później wracam, jem obiad, odpoczywam, jadę na drugi trening. Czyli są 2 treningi dziennie. Tak, zazwyczaj są 2 treningi dziennie, zwłaszcza w okresie tym przygotowawczym, zimowym. Mam 11 jednostek treningowych tygodniowo. Na zgrupowaniach jest to troszeczkę ułatwiona sprawa, bo nie muszę gotować, nie muszę nic robić. Tak naprawdę wstaję, idę na śniadanie, idę na trening, obiad od razu po treningu, Bo ja rozumiem, na zgrupowaniach reprezentacyjnych pełna obsługa, macie kucharzy, gotują dla was, Mamy, jest dieta, i tak dalej, jest fajnie. Tak. A jak normalnie trenujesz codziennie, no niestety, albo stety, sama? Sama.
Sama, no niestety sama i no i bardzo dużo czasu jednak to poświęca, więc zazwyczaj na obiad gotuję to samo, gotuję więcej, żeby mieć na obiad i na kolację. Bardzo słuszne. Tak, bardzo słuszne, no miałam, to jest taki sport, że tmutem jest takim sportem, że jednak trzeba tej masy troszeczkę mieć, więc ja też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby być chcę powiedzieć, że nie widać tego, żebyś tu jakąkolwiek masę miała, no ale jak, nie wiem z czego ty wyciskasz te odległości, no ale dobra, to powiedzmy masa. Tak, no ja jestem jedną, znaczy jestem najmniejszą chyba młodziarką w całej czołówce światowej. No pasuje mi to, jestem bardzo dynamiczna, więc nadrabiam tym w kole. Wracając do mojego dnia, tak naprawdę robię drugi trening, jem kolację i albo idę na jakiś masaż, jeżeli jestem na zgrupowaniu, mam fizjoterapeutę pod ręką. No jeżeli nie, no to zazwyczaj kładę się do łóżka i odpoczywam. I tak naprawdę pół mojego życia tak wygląda. Także to jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Właśnie teraz mówimy do tych młodych ludzi, którzy by chcieli to trenować, ale warto, mówię wam, warto. Bo te później uczucia związane z dekoracją i z różnymi innymi historiami na igrzyskach, chyba warto. Dobra, to mamy sportowy dzień za sobą, to teraz chciałbym cię zapytać, bo jesteś reprezentantką AZS-u MCS Lublin, tak? Tak. Właśnie. Co studiujesz? Studiuję na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie, studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne. Jestem teraz na magisterce. No to bardzo taki trendy kierunek właśnie. Tak, to jest trendy kierunek, zwłaszcza, że jestem w armii, jestem żołnierzem Wojska Polskiego, także to wszystko... No tak, ja zapomniałem, że w ogóle wszystkie lekkoatletki są żołnierkami, tak to nazwijmy. Tak. No właśnie, a jak, czy jakieś takie właśnie tematy związane ze służbą wojskową, oprócz tego, że jesteście w tym centralnym, bo to jest centralny zespół sportowy, tak? Tak to się nazywa? Czy jakieś ćwiczenia, coś tam z karabinem, coś tego biegać? Oczywiście, byliśmy normalnie na przeszkoleniu wojskowym, także to nie jest tak, że nas to ominęło. My co prawda nie służymy codziennie na jednostce, jednak jesteśmy w tej jednostce reprezentacyjnej, więc musimy się stawić na jednostkach, musimy normalnie się pojawiać na opiniowaniu, które tak, by the way, mam we wrześniu, niedługo muszę jechać co do Poznania. Co to znaczy? Stawiamy się na jednostce i tak naprawdę analizujemy wyznaczone cele, czy zrealizowaliśmy te cele, osiągnięcia, medale. No to tutaj cię zwolnią przez najbliższe dwa lata z wart przynajmniej, będziesz miała święty spokój. Malwinko, chciałem cię zapytać o taką sprawę, bo mówiliśmy przed chwilą, bo jest kariera klubowa, jest kariera reprezentacyjna. Chciałbym cię zapytać tak naprawdę, czym się różnią te dwie sprawy? Czym się różni trening na przykład w trakcie reprezentacji jakichś tam zgrupowania? Czym się różni na przykład trening taki codzienny? No bo tutaj już do takich bardzo sportowych tematów chciałbym, żebyśmy podeszli. Przyznam szczerze, że jadąc na zgrupowania kadrowe, tam trenujemy więcej. Tak naprawdę jak wracamy do domu na ten tydzień, czy na 10 dni między zgrupowaniami, to odpoczywamy. Więc ten najcięższy trening jest wykonywany właśnie najczęściej za granicą, bo my zimą wyjeżdżamy po prostu do ciepłego. My jako miotacze nie możemy rzucać na dworze, bo po prostu ten trening nie przyniesie efektów. Oczywiście możemy wyjść na 10 rzutów, no ale jednak w okresie zimowym trenujemy bardzo ciężko, oddajemy do nawet 50 rzutów na treningu. Więc ta najcięższa praca jest po prostu wykonywana na zgrupowaniu kadrowym, gdzie też mamy, tak jak wspomniałam wcześniej, fizjoterapeutę, który czuwa, mamy lekarzy, no mamy tak naprawdę więcej niż jednych trenerów, bo to, że ja trenuję z dziadziem, to jest oczywiste i trenuję gdzieś z dziadziem w Puławach, jednak na zgrupowaniach kadrowych mam również pod ręką Szymona Ziółkowskiego, Także myślę, że jestem na takim etapie już, że ten profesjonalny trening musi po prostu mieć wokół siebie więcej ludzi. A powiedz mi, jak skomentujesz to, że trening fizyczny no jest tak samo ważny, albo odwrotnie, trening mentalny jest tak samo ważny jak trening fizyczny. To zwłaszcza gdzieś tam się sprawdza już w trakcie samych zawodów. Czy to jest prawda? Oczywiście, to jest prawda. I ja się nie kryję, że ja współpracuję z psychologiem. Bardzo dużo sportowców na bardzo wysokim poziomie ma swojego psychologa i ja przyznam szczerze, że te dwa lata, jakie przepracowałam z Dariuszem Nowickim, no to zaowocowało właśnie medalem, bo były zawody, na które jechałam świetnie przygotowana fizycznie. No wtedy po prostu głowa nie dała rady. No i mimo, że byłam w życiowej formie, no to zdarzyło się tak właśnie w Doha, że nie weszłam do finału. Także ja postawiłam bardzo dużo, bardzo dużo czasu poświęcałam po prostu z Darkiem, więc
Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. No dobrze, to może trochę uchylmy rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o kuchnię. W jaki sposób trener, ten mentalny, nazwijmy to, cię motywuje do tego, żebyś to trzecie miejsce stuknęła? Tak naprawdę motywacji, to nie jest tak, że nas motywują, bo motywacja jest ogromna. Na takim poziomie motywacja jest olbrzymia, zwłaszcza jak się jedzie na Igrzyska Olimpijskie z jasno wyznaczonym celem, czyli celem medalowym, no to nie trzeba motywować zawodnika, naprawdę. Ale bardzo dużo pracowaliśmy nad koncentracją, nad wyciszeniem organizmu, na tym, żeby podświadomość też myślała właśnie, działała tak, żeby skupić się tylko i wyłącznie na tych dobrych stronach. Ja miałam w tym roku bardzo, no, różne zawody. Tak naprawdę startowałam w burzy, gdzie były koszmarne warunki. I gdyby nie to, że byłam skoncentrowana, no to tak naprawdę pewnie nie osiągałabym dobrych rezultatów. Ja też wspominam meeting w Cetniewie, gdzie jechałam z ciężkiego treningu. Nie rzucałam daleko i byłam taka bardzo rozbita, czy w ogóle jechać, ale jak już pojechałam, to mówię sobie, dobra, przyjechałaś tutaj, jechałaś do Cetniewa, tyle godzin, no to przynajmniej wykorzystaj to, no w jakiej dyspozycji jesteś. Myśl tylko i wyłącznie o tym, żeby zrobić wszystko dobrze. No i rzuciłam 75 metrów, nie rzucając na treningu 70, także no, głowa odgrywa ogromną rolę w naszym sporcie. Tak naprawdę chyba w każdym sporcie. To chciałem cię zapytać, czy ty się potrafisz tak odciąć? No, powiedzmy tutaj może troszeczkę w Tokio może trochę było łatwiej, bo nie było tego tumultu kibiców, pełnego stadionu i tak dalej. Jesteś w stanie tak po prostu wchodzisz sobie do tego koła i tak zupełnie odciąć jak nożem atmosferę tą w kole, a tą poza? Jestem. Ja wchodzę do koła i nikogo nie słyszę. Ja tak naprawdę wchodzę do koła i myślę tylko i wyłącznie o tym, co mam zrobić. Także no, to jest taka no, niezastąpiona cecha, bo jednak jak na tym meetingu zdarzało się w tym roku, że było bardzo dużo osób, to jednak jak się wchodzi do koła, nic się nie słyszy, no to głowa inaczej pracuje, bo można się wtedy skoncentrować. Znaczy ja jestem pod wrażeniem. To jest dla mnie coś nieprawdopodobnego, że można po prostu sobie nagle zostawić gdzieś tam z tyłu to, co się dzieje. Ale to też lata pracy. Rozumiem. I to też trener będzie mentalny, oczywiście, który pomagał. Dobra. No, nie mogło tego tematu zabraknąć. Temat trenera, temat dziadzia, pan Witold Kopron, legenda płaskiej lekkiej atletyki. Powiedz mi, czy łatwo jest tak pogodzić te sprawy rodzinne, takiej ukochanej wnuczki i dziadka jako trenera? Czy ty chyba nie należysz do takich, że tak powiem, łatwych charakterów, które tak karnie i ochoczo wykonują wszelkie polecenia? No a tutaj jest ciężka praca i trzeba to zrobić. Jak sobie dajecie radę z dziadkiem? Przyznam szczerze, że nie mamy problemów. Ja jestem dziadzia pierwszym wnukiem i jedyną w ogóle wnuczką. No właśnie mówię, ukochana wnuczka. To jest, ukochana. A dziadek wyniki też gdzieś tam z tyłu widzi, muszą być. Mhm. Tak. Ale myślę, że przez te lata po prostu dotarliśmy do siebie. Wiadomo, że były takie ciężkie momenty. Ja zwłaszcza, tak jak wspomniałeś, jestem osobą tą bardziej krzykliwą w tej relacji, ale jednak jak już ostygnę, to idę do dziadzia, przeproszę, porozmawiamy, wytłumaczę, o co mi chodziło, albo dlaczego na treningu nie było tak, jakbym chciała. Także właśnie to, że między nami jest taka świetna relacja, to to, że te lata dochodziliśmy do siebie i no jest ciężko. Jest ciężko, jednak ja jestem takim zawodnikiem, którego trzeba stopować, więc dobrze, że jest dziadzia i zawsze mi powie, dobra, zrób serię mniej, zrób powtórzenie mniej, nie dokładaj. Także no jak ma się jeden wspólny cel, to jednak to jest dużo łatwiej. To jest dużo łatwiej i ja też wiem, że to taka jest dziadzia, taka szczera chęć pomocy, że on serce zostawi. Nie myślę inaczej, żeby chciał zrobić krzywdę własnej wnuczce. Nie, on serce zostawi po prostu, żeby było dla mnie dobrze. I, no i ten medal to jest nasza zasługa. I nie było takiej historii, gdzie dziadek doprowadził wnuczkę do medalu olimpijskiego. Pewnie, no jednak to jest pewnie takie się gdzieś wspaniałe. Tam zapisze to. A powiedz mi, czy ty pamiętasz przed tymi finałowymi rzutami w Tokio jakieś takie ostatnie słowa od dziadka? Co ci powiedział? My mamy taki swój, taki system, który dziadzio mi zawsze odprowadza do kolorumu i zbijamy piątkę, przytulamy się, daje mi kopa na szczęście i na koniec przybijamy żółwika. I zawsze mówi po prostu, rób swoje, że jesteś świetnie przygotowana. No i tak naprawdę dużo nie rozmawialiśmy przed finałem, bo wiedziałam jednak, że on jest zestresowany, a ja jechałam ze spokojniejszą głową niż na eliminację, więc wiedziałam, że jeżeli trafię rzut i miałabym sobie za złe, gdybym go nie trafiła. Więc wiedziałam, że jak trafię, to zdobędę ten medal, no i ja się bardzo cieszę. No fajnie, bardzo że cieszę. Poszło. My też się bardzo cieszymy, zresztą widziałaś, jak ciepłowianie przyjęli, tak. Myślę, że to była fajna sytuacja. No dobra, teraz trochę poplotkujemy, bo no ja samym sportem człowiek żyje. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz, ale myśmy się spotkali parę lat temu przy takiej okazji, kiedy przyjechałaś na zaproszenie pani dyrektor Justyny Jerzak do jednego z puławskich przedszkoli. Pamiętam. I czytałaś tam bajki dzieciakom. Pamiętam, tak. Dobra.
to teraz się zapytam, przybyłaś tam z pewnym przystojnym Węgrem? I powiedz mi, czy temat aktualny? Czy nie, to temat jest bardzo nieaktualny. To było chyba w ogóle, my się widzieliśmy w 2015 albo w 2016 roku. Jakiś ten czas. To nie, przyznam się szczerze, że zamiecione. Okay. Życie się troszeczkę zmieniło. Życie się troszeczkę zmieniło. Powiedziałabym nawet, że w przeciągu roku życie się bardzo zmieniło. Ona się trochę rumieni, tak jest, fajnie, super. Dobra, dobrze. To co się zmieniło w życiu? No dużo się zmieniło, dużo się zmieniło. No dużo się zmieniło, dużo przeszłam. Okej, okay. Ale i dobrych, i złych. Okay. I dobrych, i złych, i dobrych, i złych. I jest dobrze. Na chwilę obecną jest bardzo dobrze. Dobrze, to teraz jeszcze jedno pytanie, bo to pewnie interesuje zwłaszcza rodziców. Powiedz mi, czy ze sportu takiego, który ty uprawiasz, już da się wyżyć? Bo ja tylko tak chciałem taką dygresję, bo ja też jestem ojcem studenta i wiem, że najlepszym źródłem dochodu póki co są rodzice. Ja od 18 roku życia, nawet chyba od 17 utrzymuję się sama. Jedynie pamiętam, że jak przeprowadziłam się do Poznania, to rodzice przez pierwszy rok płacili mi tylko za jakieś tam lokum, żebym miała gdzie mieszkać. Także z tego da się wyżyć, ale tak naprawdę dużo się zmieniło po medalu z imprezy międzynarodowej. Pamiętam po Londynie, ten rok był taki przełomowy, 2017, jak oczywiście byłam wspierana przez grupę Azoty Puławy, ale dopiero tak naprawdę takie porządne kontrakty zaczęłam podpisywać po tych osiągnięciach. Po tych osiągnięciach wiadomo, że ludzie chcą wspierać, ludzie chcą pomagać. Pojawiło się naprawdę bardzo dużo osób, które mnie wspierało w tej właśnie w drodze do igrzysk, do medalu olimpijskiego. Czy to właśnie grupa Azoty, czy to firma Łukasiewicz, czy to w ogóle miasto Lublin, klub, no rodzice nawet tam próbowali mi jakoś wspierać, mimo że tej pomocy nie potrzebowałam. No niemniej jednak dużo po prostu ułatwia, jak są te osiągnięcia, także to też nie jest tak, że ja sama zdobyłam ten brązowy medal, bo ja w wielu wywiadach powtarzałam, że oczywiście to jest sport indywidualny, ale to jest zasługa wielu osób, właśnie sponsorów czy trenerów, bo tak jak też wspomniałam, to był oczywiście dziadzio, ale też Szymon Ziółkowski, fizjoterapeuta, nawet Paweł Fajdek mi pomógł, przyjaciele, rodzina, także bardzo dużo osób mnie wspierało i ja się bardzo cieszę, że spotkałam w swojej drodze, znaczy na mojej drodze w życiu takich ludzi, oczywiście, właśnie miasto Puławy, ja zostałam tutaj świetnie przyjęta, mimo że nie reprezentuję tego miasta na arenach międzynarodowych. Chociaż i tak jest wspomniane, że jestem puławianką. Ja zawsze będę podkreślał, że puławianka niezależnie od tego, gdzie będziesz, ale Malinko, to jeszcze chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Taką, myślę, prostą. Co lubisz robić wtedy, kiedy nie zajmujesz się sportem? Czy swoim treningiem i tak dalej? Przyznam szczerze, ja lubię aktywność fizyczną, więc nawet jak mam wolny, to łapię się za rower, czy nawet ergometr, czy pojawiam się tak czy siak na tej siłowni. Także, no co lubię robić? Ja mam w roku miesiąc wolnego. I w przeciągu tego miesiąca tak naprawdę odpoczywam, leczę zdrowie, bo wiadomo, że tam kontuzje są, a w sezonie nie ma czasu, żeby leczyć te kontuzje. Więc no, spotykam się z przyjaciółmi, nadrabiam po prostu ten czas, w którym mnie nie było. To teraz jeszcze na sekundkę wrócę do tematu sportowy, bo ostatnio jeszcze dorzuciłaś Mistrzostwo Polski drużynowe z AZS-em, UMCS-em Lublin. Powiedz mi, jakie są plany na najbliższą przyszłość? Bo teraz mówię, że troszkę będziesz chciała odpocząć, a za chwilę coś tam się zacznie dziać znowu w twoim życiu sportowym. Przyznam szczerze, że wiadomo, priorytetem są igrzyska w Paryżu, ale że do tych igrzysk jeszcze 3 lata dokładnie, więc w przyszłym roku mam Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Świata w Stanach, bardzo dobrze mi się w Stanach trenuje, więc mam nadzieję, że uda się pojechać w tym roku zimą do Stanów, do Kalifornii na zgrupowanie. Mamy Mistrzostwa Europy w Monachium, mamy w następnych latach, mamy Mistrzostwa Świata, mamy później też Mistrzostwa Europy, więc tych startów jest bardzo dużo. Tak naprawdę, no tak jak mówię, priorytetem są igrzyska, ale na każdej tej imprezie chciałabym się pokazać i przynajmniej wrócić z medalem. Utrzymać tę pozycję, którą masz. Tego ci bardzo szczerze życzymy. Mam nadzieję, że tak będzie. Drodzy Państwo, moim gościem, wspaniałym gościem była Malwina Kopron, nasza brązowa medalistka z Igrzysk bardzo Olimpijskich dziękuję. W Tokio. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Ja do zobaczenia. Na program zaprosił lokalny portal internetowy lpu24.pl. Lokalna informacja w zasięgu ręki. Sponsorem programu jest agencja reklamy Multimedia. Grota Roweckiego 4 w Puławach. Partnerem programu jest portal ipuławy.pl. Zawsze aktualne informacje z Puław.